humani po kwasie. Na nogach gada się, w słuchaweczkach leci nuta. Nikt mnie nie zatrzyma, nawet gdyby się uparł. Nie wiesz jak to kocham, jaką siłę w sobie czuję. Choćbym miał kiepski dzień, po nim odreagowuję. Trening mi kosztuje najwięcej 2 godziny. Po czym nie ma family ani krzty chłopak adrenaliny. To więcej niż witaminy, sprawdzony sposób na zdrowie. Zwariowałem ziom, nie dzwońcie na pogotowie. Siedzi to w mojej głowie, już się nigdy nie wyleczę. Dzięki temu odnalazłem sens na tym pięknym świecie. Powiem to swojej kobiecie, od samego poranka. Jesteś piękna, ale nic nie krzyje bardziej jak skakanka. Nasiada nie owsianka, ty wykrzywiasz jaścisła dieta. Dzięki temu wzrasta codzień nasza siła. Zachwiania chwili była, bałem się uderzeń, bo nie byłem prekursorem i wymiataczem w parterze. Dzisiaj wiem i mówię szczerze, bądź osobą zuchwałą, a z celem się nie miniesz, to minując w siebie wiarą. Z nami jest wszystko halo, to nasza aprobata dla chorego zawodnika. Antybiotykiem jest mata, poznajcie bliższej wariata, co zatracił się w treningu. A jego uwieńczeniem jest ręka w górze na ringu. Nie brakuje dopingu, ziomki skaczą z podniecenia. Dzięki takim chwilom w życiu nastawienie mi się zmienia. Byłem nie do zrozumienia, dziś to inna osoba. Doceniają ludzie wartość takich oto szczerych słowa. Sport mnie ukierunkował, pokazał odniesienie. Czuję nienasycenie, jak dzieci po Andresenie. Sport mnie ukierunkował, dał mi nieco więcej. Nauczył mocno bić, zachowując przy tym serce. Sport mnie ukierunkował, wujowni w gotowości. Dzięki niemu punkt widzenia nabrał wysokiej ostrości. Sport mnie ukierunkował, nie wyrażę tego w słowach. Sport mnie ukierunkował, sport mnie ukierunkował. Dzielnice, podwórka, narkotyki i koksy. Oszukane dziewice, wuda, papierosy, dropsy. Akcje późno w nocy i grupy helupiarzy, gdzie każdy myśli sobie, żeby brązu przysmażyć. Oglądałem wiele razy te obrazy pojebane. Młodych gniewnych na osiedlach, co mają banie przećpane. Łapy skoksowane, napizgane silną chemią. I młodych gotowych krzywdzić innych ludzi za pieniądz. Omijałem to łukiem, sport był alternatywą na tą rzeczywistość krzywą, ale niestety prawdziwą. Ale żyłem swoim życiem od zawodów do zawodów. Nigdy nie kibicowałem, nie szukałem sobie wrogu. Karate mnie kształtowało, rozwijało moje ciało i niby uspokajało, ale czegoś było mało, jednak chroniło od złego. Młodego, zbuntowanego, ambitnego, chcącego od życia czegoś wielkiego. Wiara w Boga dała siłę, a nią stróż był pomocnikiem. A przy mnie miał tyle pracy, że stał się pracocholikiem. Chciałem zostać zawodnikiem i zdobyć złote medale. Nieraz odwalałem lipę i leciałem w gruby balet. Ale powracałem szybko na tą salę, na tatami, bo to jest moje miejsce nasączone emocjami, staraniami, upadkami, łzami i uczuciami, które były związane z moimi marzeniami. Kocham wysiłek fizyczny i nie widzę nic poza nim. Uzależnił mi psychikę, w organizmie zrobił zmiany. I nie skończę tego nigdy, bo ja tego potrzebuję, bo to życie mnie do walki tu najbardziej motywuje. Sport mnie ukierunkował, pokazał odniesienie. Czuję nienasycenie, jak dzieci po Andresenie. Sport mnie ukierunkował, dał mi nieco więcej. Nauczył mocno bić, zachowując przy tym serce. Sport mnie ukierunkował, wujowni w gotowości. Dzięki niemu punkt widzenia nabrał wysokiej ostrości. Sport mnie ukierunkował, nie wyrażę tego w słowach. Sport mnie ukierunkował, sport mnie ukierunkował. 22 lata, jestem młodym wojownikiem. Zacząłem na ulicy, z nie najlepszym wynikiem. Parę lat już ciągnę spór, członki wychodzą z więzienia. Odkąd go kontynuuję, widzę jak życie się zmienia. Oni byli jak i ja, ja byłem jak i oni. Życie pośród blokowiska, w którym brakuje kontroli. Każdy kumat i rozumie, wie dużo nie trzeba. A żeby szczęśliwa gwiazda na zawsze zniknęła z nieba. Ziomkom brakowało chleba, rodziło agresję. Domowa atmosfera, która wywierała presję. Wychodzili z kwadratury, szukali awantury. Po czym skuci przewożeni suką z prokuratury. Mata dała mi pokory, tam zostawiam siłę. Nie zawdzięczam losu mi cenę wolności chwilę. Poza tym czuję, że żyję, ta sportowo nie skryci. Konkretny chatę, uliczni erudyci. Kocham sport, oni siłą napędową. Daję słowo z nim jak Feniks, tu odradzam się na nowo. Każdy kolejny trening i każda jego minuta rozwija moje ciało, kształtuje umysł i ducha. Podczas trucha w sercu ogień, to styl życia wojownika. Nawet gdy ciało umiera, legenda nigdy nie znika. Słuchajcie zawodnika, który miał wiele w ręce. Był słaby w sporcie, ale miał waleczne serce. Nie trzeba było więcej, zaczął od kickboxingu. Obejrzał kickboxera i też chciał walczyć na ringu. Najlepszy z najlepszych, krwawy sport czy roki. Rozwijały mu świadomość w sportach walki, pierwsze kroki. Zapisał się na karate, choć talentu nie miał. Charakter mu się zmieniał, ale tego nie doceniał. Przegrał pierwsze zawody, drugie, trzecie i czwarte. Na piątych zdobył medal, lecz dosłownie tylko fartem podniósł gardę.
zacisnął swoje zęby, poświęcił swoje życie, zaczynał poprawiać błędy i stopniowo po hierarchii piął się wolno, lecz do góry. Wygrywał, przegrywał, lecz zawsze był siwy, dumny, bo wiedział, że wkłada serce i był szczery sam ze sobą. Nauczył się pokory, stał się już inną osobą. Daje słowo, stał się lepszy, sport przełożył się na życie. Wybrał drogę wojownika i tą drogą ciągle idzie. Trening zabrał mu agresję i do poczucia wartości. Nie czuł nienawiści, złości czy zazdrości. Trening daje oczyszczenie, jemu ciągle do tej pory. I nie chodzi o napinkę, ciuchy, manto czy pozory. To wewnętrzna medytacja, rozwój fizyczno-duchowy. Sport uczynił jego życie właśnie takim wyjątkowym.